Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego w 2020 roku za oddawanie makulatury musisz płacić, ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, tak aby Cię nie ominął żaden inny przyszły materiał. W dzisiejszym odcinku temat makulatury. 2020 rok jest to rok, w którym makulatura w Polsce, w większości skupach makulatur, jest płatna. W sensie płatna taka, że nie skup makulatury płaci nam za makulaturę, tak to było do tej pory, tylko że my musimy płacić za makulaturę. Wiele skupów też nie przyjmuje makulatury, już skończyli po prostu przyjmowanie makulatury. I teraz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego musimy płacić za oddawanie makulatury? I teraz tak, jak to jest z tą makulaturą? Makulatura, oddając makulaturę na skup, no to później ta makulatura po prostu trafia na ponowne przerobienie na papier. Najpierw wiadomo, to jest oczyszczana, ewentualnie pozbywa się druku z tej makulatury i tak dalej, przetwarzane to jest po prostu na papier. I od tego roku, tak jak wspominałem, to jest oddawanie makulatury, my musimy za to płacić. Dlaczego tak jest? Większość tej makulatury, która zostaje oddana w Polsce i generalnie w większości Europy, wszystko jest, może nie wszystko, ale znaczna część jest po prostu eksportowana dalej. To wszystko potem trafia do Chin. No Chiny to jest właśnie taki kraj, olbrzymi importer wszystkiego, czego się da, jeżeli chodzi o jakieś plastiki, jakieś tam odpady, te makulatury itd., itd. Jeszcze w 2018 roku Chiny importowały około 18 milionów ton makulatury, samej makulatury. Rok później, czyli w zeszłym roku, ta liczba spadła do około 11 bądź 12 jakoś milionów ton, dokładnie nie pamiętam tej liczby, co zresztą się przełożyło na to, że ceny makulatury w większych miastach z 45 średnio około spadły na 20 parę, gdzie niegdzie nawet 15 groszy za kilogram. W tym roku plan jest taki, że Chiny będą importować nie więcej niż 7 milionów ton, czyli ta ilość importowanych przez nich makulatury znacznie spadła. Co za tym idzie, no te ceny, no gdzieś ta makulatura po prostu musi iść. Żeby ta makulatura mogła gdzieś iść, no to ona oczywiście będzie trafiać do naszych tych papierni, co przetwarzają makulaturę na papier. Z tym, że te nasze papiernie nie chcą za bardzo przyjmować tej makulatury. Nie dlatego, że coś jest nie tak z tą makulaturą. No one są po prostu tak zapchane, że no tutaj jest problem z tym, żeby przyjmować więcej. Więc to wszystko jest ograniczone tym, że żeby oni mogli to przyjmować, to oni po prostu muszą brać opłaty za, no za kilogram tej makulatury. Więc skoro oni muszą pobierać, no to skupy też muszą pobierać. No i tak się kółko zamyka. Więc w tym roku, no przypuszczam, nie jest to za dobry rok. W przyszłym roku prawdopodobnie też nie. Więc jeżeli chcesz założyć własną produkcję opakowań kartonowych, musisz mieć pod uwagę to, że no będziesz musiał płacić za oddawanie makulatury. I tutaj nie ma też takiej możliwości, znaczy wiadomo, można kombinować, ale też bym odradzał kombinowania, bo wiem, że teraz pewnie większość z Was myśli, przecież ten papier można palić, jakieś tam nie wiadomo co robić. Pamiętajcie, że od tego roku weszły te przepisy, że musicie zarejestrować się jako wytwórca odpadów. To jest obowiązkowe od tego roku. Nie wiem natomiast, jeżeli byście chcieli to przetwarzać potem te odpady, bo oczywiście można przetwarzać te odpady na przykład na jakieś pelety albo coś, bo różne są jakieś tam sposoby jeszcze dorobku, powiedzmy w cudzysłowie, na makulaturze, ale trzeba pamiętać po prostu, że od tego roku są te przepisy, trzeba się zarejestrować i wtedy wiadomo, no, kto ile wytwarza tych odpadów i takie różne rzeczy. Także jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał i jakąś informację nową dowiedzieliście się, bardzo zapraszam do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę, żebym wiedział, że ten odcinek jest przydatny dla Was. I dzięki za dzisiejszy odcinek, do następnego.